po białym jajeczku jakieś wzorki i zanurzamy do farby. No może trochę lepszy. I teraz robimy te jajeczka taką. Robimy na żółtym kolorze już. No, już jest żółte. I teraz malujemy po żółtym kolorze. Mój komputer nie włącza się sam. I teraz tak. Robimy jakiś tam łańcuszek. O, ale już po żółtym, już po białym nie ma. Białe schowane mamy. Mogę się tak zobaczyć, to jest tak paniałe, żeby to było na kolorze jakieś, co się nie da. Panie wzięły poprzednie, co były, to wzięły, mówili, że będą robić taki kącik jakiś tam wielkanocno-wiosenny. Czego pani chcesz? Zaniesiecie do wychowawczyni. I będzie, i będą ceny. Będą zdobyć. O. Zaraz jeszcze troszkę, jeszcze chwilę. O, tylko tu został mi wosk. Oj, został, a muszę go zdjąć, rozgrzeć bardzo, tylko nie dotykać do tego. O. A tu już można tak, o tym, o, papierkiem, jak wosk zdejmować. Bo z farby nie wolno, tylko tak dotykać wolno. O, macie jajo razem, razem zrobione z wami. Tak? Wszyscy razem robiliśmy. Nie rozsypało tak mocniej to ten wierzchołek. Tutaj kilka trawek damy. Kilka włosków, to jeszcze taki zielony się został. I jak będziecie zrywały, dziewczyneczki, no i chłopaki też, jak pójdziecie w lecie zrywać kłosów trochę na przyszłą palmową niedzielę, to trzeba wtedy, kiedy naschnięte jest wysuszone zboże. W południe najlepiej, bo wtedy już tak słoneczko świeci. Na rynek przyjeżdżały panie, które umieją robić te, które umiały robić te właśnie z papieru kwiaty. Z gęsich piór robione były, też malowało się gęsie, które takie ładne bukiety były. No to tak, no to teraz też zaczęło wracać. I bardzo ładnie wygląda tu, jak pani Basia robi, patrzcie, tyle krokusików narobiła. Tu zajączka takie dekorowała też. Także no, trzeba się pocieszyć, że to, co zapomniane, zaczęło wracać. Pokażę, jak ten całą postawę, całe rusztowanie, ten patyczek, żeby wstawić, to trzeba mocno też jeszcze ze dwa rządki zrobię i wtedy wstawię patyczek, żeby to trzymało całą palenkę.